We wtorek 5 grudnia odbył się Mikołajkowy Klub Przedsiębiorczych Mam. Świąteczne spotkanie aż trzech klubów. Pruszkowa, Żyrardowa i Brwinowa. Zorganizowany w pałacu w Brwinowie. Przypominamy, że Klub Przedsiębiorczych Mam to projekt społeczny Fundacji Rodzic w Mieście, którego celem jest wspieranie kobiet w łączeniu pracy z opieką nad dzieckiem. Spotkania dla mam są bezpłatne. Można w nich uczestniczyć z dzieckiem. Dziś świętujemy, jednoczymy się, mamy dużo ciekawych atrakcji przygotowanych. Myślę, że jedną z najfajniejszych rzeczy jest fakt, że dajemy dzisiaj drugie życie książkom. Każda z mam, która przychodzi na spotkanie, pakuje książkę, którą chciałaby puścić dalej w świat jako prezent, no i będzie loteria fantowa. Nie zabraknie integracji, kawki, herbatki, dużo ciekawych rozmów, inspiracji i takiego podsumowania biznesowo-przedsiębiorczego, mamowego w trzech klubach. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym starosty pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzy i burmistrza Brwinowa Arkadiusza Kosińskiego. Przebiegało w bardzo ciepłej i świątecznej atmosferze. Na uczestniczki czekały zabawy integracyjne, warsztaty coachingowe, wymiana książkowa oraz loteria ufundowana przez partnerów wydarzenia. W tym roku postanowiłyśmy zintegrować trzy pobliskie kluby przedsiębiorczych mam, czyli Pruszków, Żyrardów i Brwinów. W zeszłym roku Pruszków myślę, że był takim inicjatorem wigilijnym spotkań mam. Impreza bardzo fajnie się przyjęła, więc postanowiłyśmy zebrać większe grono mam, tak żeby dziewczyny mogły się integrować między sobą. Hasłem tegorocznych Mikołajek Klubu Przedsiębiorczych Mam było Matka, matce, siostrą, które idealnie odzwierciedla misję i atmosferę klubowych spotkań. Kobiety na początku macierzyństwa często czują się samotne i zagubione, szczególnie w łączeniu roli matki z pracą zawodową. Klub Przedsiębiorczych Mam służy wsparciem, inspiruje i udowadnia, że wszystkie mamy są przedsiębiorcze, a bycie kobietą to wystarczająca supermoc, by wzajemnie się wspierać i rozwijać.